jesteś, młoda adepcie TZK. Wyczuwam w tobie też zainteresowanie groźnymi bestiami. To stare dzieje, ale na horyzoncie pojawiło się nowe zaburzenie mocy. Nie jestem gotów. A więc szukasz pomocy? Szkolenia? MediaMarkt ma dla ciebie specjalne wyzwanie. Pokonaj Rancora na najwyższym poziomie trudności i wróć do mnie. Walcz przeciwko ciemności. Tak, zajmę się tym natychmiast. Let's go! No... Dobra. To jeszcze raz? To chyba nie będzie takie proste. Przemykanie się nocą między lodówkami i przyjmowanie zadań od sklepowego robocika to chleb powszedni fana Gwiezdnych Wojen. Gwiezdne Wojny. Możecie tego nie wiedzieć, ale lubię. Nie wiem, czy taka informacja do was dotarła. Taka informacja na pewno dotarła do moich kolegów z To Znowu Oni. No i kierowani jakimś takim stereotypowym myśleniem postanowili mnie zaszufladkować. Trochę mnie to zabolało, ponieważ ja mam wiele innych zainteresowań, takich jak na przykład... Dobra, dajcie tego Jedi. Sponsorem tego odcinka jest MediaMarkt. Gra Star Wars Jedi Ocalały już dostępna w sklepach MediaMarkt i na mediamarkt.pl. Link do oferty znajdziecie w opisie filmu. Let's go! Słowem wstępu. Jedi Ocalały jest kontynuacją gry Jedi Upadły Zakon. Ponownie wcielamy się w rycerza Cala Kestisa, któremu głosu oraz aparycji udzielił aktor Cameron Monaghan. Czy musicie znać wydarzenia z poprzedniej części, żeby wiedzieć, co się dzieje w tej? Nie. Po pierwsze, to osobna historia, w której odnajdujemy echa wątków z upadłego zakonu, ale ich znajomość nie jest wymagana do tego, by wejść bez problemu w historię opowiedzianą w Ocalałym. Po drugie, gra i tak przypomina nam o kluczowych wydarzeniach za pomocą krótkiej wstawki retrospektywnej. Ponownie więc ruszamy na kosmiczne przygody z ryżym rycerzem, dojrzalszym, bo z zarostem i z charakteru też taki bardziej buńczuczny się zrobił. Taki wiek, wiecie. Ale spokojnie, nic z fabuły Jedi Ocalały zdradzać wam nie będę. Zdradzę wam tylko wymagania potrzebne do zaliczenia wyzwania, które dał mi robot z MediaMarkt. Muszę zabić Rancora. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to Rancor... To jest właśnie Rancor. Żeby tego dokonać, muszę go jednak odnaleźć, a nie wiem, gdzie ten Rancor się kitra, ale będę całkiem sporo eksplorował, więc prawdopodobnie jakoś naturalnie na niego trafię. Ale to nie jest najważniejsza część zadania. Muszę go pokonać na najwyższym poziomie trudności w grze. Wielkim Mistrzu Jedi. Co to oznacza? Wrogowie zadają bardzo duże obrażenia, a do tego okienko parowania jest minimalne. Będę musiał wykazać się nie lada refleksem. Refleksem godnym rycerza Jedi. Naprawdę? Bardziej oklepanego tekstu nie dało się napisać? Refleks godny mistrza Jedi, rycerza Jedi. Milion razy ten tekst słyszałem w materiałach o rycerzach Jedi. Kto to w ogóle napisał? Ale ty to napisałeś! No widzicie, jak można kreatywnie. Z części pierwszej wraca system walki. Mamy więc ataki, które możemy łączyć w kombosy rozbudowywane przez drzewka rozwoju. Mamy użycie mocy w przeróżny sposób. Mamy uniki, blokowanie oraz parowanie ciosów, które wystawia przeciwnika na potężny kontratak. I odbijanie pocisków prosto w tego, który miał czelność do nas strzelić. Przede wszystkim jednak w walce trzeba wykazać się cierpliwością. Z jednej strony mamy machanie mieczem, czyli wygląda to jak slasher. I po części troszkę jest, z drugiej zaś strony bezmyślne wbijanie w grupkę wrogów kończy się zawsze śmiercią. I tak, jest odcinanie kończyn. Jej! To znaczy, nie poszatkujecie przeciwnika jak cebuli na obiad, ale ręce latają często gęsto. Szlak od razu kłopoty uciekaj, bo cię hehe zeżre. Grę zaczynamy na Coruscant i ten etap służy po to, byśmy się zapoznali z mechanikami gry. Nie tylko z walką, ale również i z eksploracją czy elementami platformowymi. Dostajemy na przykład linkę z hakiem, czyli dzisiaj praktycznie obowiązkowy element ekwipunku każdego bohatera gry z otwartym światem. I oto pierwszy, poważniejszy przeciwnik. Taki droid imperialny. Spokojnie, unik, parował.
Au, no tak, będę musiał wyczuć idealny moment parowania dla praktycznie każdego przeciwnika, a to nie jest łatwe. Jeju, co ja robię? Nie wiem, tańca się uczę. O, dobra. Droid padł, a ja otwieram skrzyneczkę, dzięki której zwiększam zapas leczących steampaków. Zadanie, które mnie czeka, wymaga ode mnie zebrania jak największej liczby pomocnych rzeczy. A tych sąd to ja nie znoszę. Włącza im się tryb kamikadze, jak zadam im obrażenia. Najchętniej bym już stąd odleciał. Nie przepadam za dużymi ośrodkami miejskimi. Ani tu ładnych widoków, ani... O właśnie. Taki element z pałkami się pojawia co chwilę. No, jest dosyć ciężko, a to dopiero początek. To ciekawe, ale na tym poziomie trudności walka z takim nieco silniejszym przeciwnikiem daje poczucie walki z minibossem, a walka z minibossem daje poczucie walki z bossem, a walka z bossem daje poczucie niedzieli wieczór. Ha! Za pierwszym razem! Not today. Dobrze powiedziane, Kal. O nie, kibice CKS Waderowice! Dobra, ledwo mam życia, muszę znaleźć jakiś punkt medytacji, czyli punkt zapisu, leczonka i rozwoju postaci. O, dezorientacja. Często to odczuwam, gdy myślę o życiu i o świecie. Dziwny ten wyciąg narciarski, ale skorzystam z niego. Tutaj czeka mnie starcie z większą liczbą przeciwników. Ojoj, marnie to widzę. Dałem się okrążyć, przyprzeć do ściany. No trudno. Próbujemy jeszcze raz. Teraz użyję miecza podwójnego. Od razu zaczynamy grę z trzema postawami. Podwójnym mieczem, który jest dobry na tłum przeciwników, dwoma mieczami zadającymi duże obrażenia pojedynczemu przeciwnikowi kosztem zasięgu ciosów, no i tradycyjny miecz pojedynczy, który jest tym trybem zrównoważonym. Ja pod tym kątem jestem ortodoksyjny. Pojedynczy miecz o niebieskim ostrzu to jest moja rzecz, a nie jakieś tam kijki udziwnienia. Dobra, pora na ewakuację z Coruscant, ale nie będę wam tego pokazywał, żeby za bardzo nie spoilować gry. Powiem jedynie, że zaraz po ucieczce musimy udać się na planetę Kobo, no i na niej wylądować. To znaczy wylądowaliśmy, a raczej rozbiliśmy się, no i naszym zadaniem jest odnalezienie dawnego przyjaciela, który może nam pomóc w naszym queście. A, Kobo, od razu lepiej, jeżeli chodzi o widoki, od razu niebezpieczniej, jeżeli chodzi o przeciwników. Coruscant to było przedszkole, w którym do leżakowania zaganiają cię szturmowcy. Na Kobo zaś, no to już nie jest przedszkole, to co najmniej podstawówka, w której koledzy znają już brzydkie słowa na D, bo usłyszeli, jak wujek przy stole takie mówi. Ach, Kobo, piękna okolica, gdyby nie zabójcze zwierzątka, no i droidy bojowe. Są podstawowe, których od razu można się pozbyć. Są łowcy, organiczni, którzy nimi przewodzą. Ci są trudniejsi, ale wiecie, to po prostu hipek z kijaszkiem. No i są super droidy bojowe typu B2. To jest przeciwnik, który tak na serio zaczyna bruździć. Po pierwsze strzela, po drugie strzela ładowanym pociskiem, którego nie da się zablokować i zadaje duże obrażenia. Po trzecie, jak człowiek podejdzie, to wali z piąchy. Po czwarte strzela z rakiety. To najbardziej zabójcza broń, ale też słaby punkt, jeżeli się go wykorzysta, bo można tę rakietę odepchnąć mocą. Tylko że łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, szczególnie kiedy animacja odepchnięcia trochę trwa, a wokół ganiają inni przeciwnicy. No tak, to będzie ciężkie. Ile razy pogibłem? 3? 4? A to podstawowi przeciwnicy, żenada. No nic, idziemy dalej. Tutaj eksploracja też zaczyna się tak na serio. Na Kobo jest wiele pobocznych ścieżek i lokacji, a do części z nich na początku nie będziemy mieli wstępu. To przez to, że wracają tutaj elementy metroidwaniowe. Gra kusi nas widoczkiem jakiejś znajdźki, do której nie mamy póki co dostępu. Jeżeli zdobędziemy konkretną umiejętność albo narzędzie, to będziemy mogli zdobyć tę nagrodę. Jednak nawet jeżeli możemy dostać się do tego skarbu, to często jest on broniony na przykład przez tego kolegę Małpiszona. W teorii jego ciosy również mogę parować, prócz tych, które wykonuję, kiedy świeci na czerwono, ale szczerze mówiąc, trochę się boję. No i słusznie, zdejmuje mi praktycznie połowę życia jednym ciosem. Serio, gdy gram na poziomie trudności, który wymaga ode mnie prawie perfekcyjnego timingu w parowaniu, wolę trzymać się z daleka. Dobra. Kolejna próba i padł. Nieźle. No,
czuję się całkiem podbudowany. Oczywiście ten przeciwnik będzie się jeszcze pojawiał gdzieś na mojej drodze, ale już będę wiedział, z czym go się je. To nie jest żaba z Bogano. Dla tych, co nie wiedzą albo nie pamiętają, żaba z Bogano to swoisty przeciwnik Mem z upadłego zakonu. Bogano było pierwszą planetą, którą mogliśmy swobodnie eksplorować i praktycznie od razu mogliśmy natrafić na minibossa, żabę z Bogano, i ten miniboss był zdecydowanie zbyt silny jak na poziom rozwoju Kala w danym momencie. Zdecydowanie zbyt silny. Ale wielu graczy, w tym ja, i tak się z nią męczyło do upadłego, byleby tylko ją pokonać. Była to jakaś wyimaginowana próba siły, jakieś folgowanie dziwnemu instynktowi. Zamiast wzruszyć ramionami, rozwinąć postać i pokonać żabolca, później tłukliśmy go, ginęliśmy, frustrowaliśmy się niemiłosiernie, bezsensownie przedłużając sobie rozgrywkę i dostęp do ciekawych mechanik pojawiających się dalej w fabule. Niewiele dalej. I niech to będzie dla was przestroga. Będzie bajka z morałem. Kto nie zrozumie, będzie musiał przyjść jeszcze raz. No nieważne, jestem praktycznie przekonany, że gdzieś w tej grze również czai się odpowiednik żaby z Bogano. Tak, tutaj świat się otwiera, zaczynam więc eksplorację w poszukiwaniu znajdziek, które wspomogą mnie w walce. Na przykład takie specjalne kryształy porozrzucane po świecie gry, które ulepszają liczbę punktów życia, mocy albo dają punkt umiejętności. Możemy z nich również zdobyć tak zwane atuty i to jest takie drzewko pasywnych umiejętności, takich trochę procentowych, ale też nie do końca, które sobie zapełniamy, powiększamy liczbę miejsc na te atuty. O, jakie słodkie ptaszki, chodź się przytu... Au, au, dlaczego ja się nie dziwię? Dobra, paskudu, chodź tu, wiecie co, super. Idę gdzieś dalej. Nie mam zamiaru się denerwować. Muszę znaleźć Rancora, a podejrzewam, że Rancor mieszka w jakiejś jaskini, więc może zacznę zwiedzać coś, co jest pod ziemią. Dzień dobry, zastałem Rancora. Another threat contained. Nie, trzeba odpłacić. Moja eksploracja doprowadziła mnie w końcu do tego pomieszczenia. Tak, to tutaj. Wyczuwam to, gdzieś tu czai się Rancor, który woła do mnie. Ono tu, ono tu. Rancory nie potrafią mówić oczywiście. Ja sobie po prostu tak wyobrażam, że mówiłby takie rzeczy, jakby mówić potrafił. Znalazłem go. Czy jestem gotów? No, pokonałem kilku silniejszych przeciwników. Tak, oczywiście, że jestem gotów. Okej, dobra, to było takie dla testów, nie? No... Dobra. To jeszcze raz. Dobra, to chyba nie będzie takie proste, jak sobie wyobrażałem. Chyba muszę troszkę usilnić Kala Kestisa, zdobyć jakieś punkty doświadczenia, trochę umiejętności, może trochę poćwiczyć i tak dalej. Tak więc ruszam na poszukiwanie czegoś, co mi pomoże. A może tu coś jest? Nie, nie ma? Jest za to żaba z Bogano. Dobra, to nie jest żaba, tylko łampa, wampa. I tak naprawdę to nie jest łampa, bo nazywa się Mogu, ale tak naprawdę to jest łampa, tylko że trochę bardziej brązowa. No, spójrzcie, to wygląda jak to z Imperium kontratakuje, też takie futrzate z rogami. Tak, to zdecydowanie przeciwnik, który na tym etapie jest dla mnie zbyt trudny. Próbuję kilka razy, ale to, szczerze mówiąc, nie ma większego sensu. Repertuar ciosów, które są nie do zablokowania, jest imponujący. Jeżeli mam być szczery, nie chcę powtarzać błędu z upadłego zakonu. Nie chcę go tłuc w momencie, w którym jestem nieprzygotowany. W międzyczasie docieram do miejscowego osiedla i tutaj czeka mnie walka z minibossem. Nie jest jakoś wybitnie trudny i udaje mi się go pokonać za drugim razem. Nie no, dobra, za trzecim. W ogóle to jest zabawna tendencja, że zazwyczaj zużywam wszystkie steampaki leczące na początku walki, bo jestem zbyt agresywny, a potem się kitram i bardziej szturcham nieśmiało kijaszkiem niż walczę. Skoro jednak tego minibossa pokonałem, no to trzeba pchnąć fabułę do przodu. Rancora już znalazłem, wiem gdzie jest, nie ucieknie. Ono tu. Nowa lokacja, nowe przygody, nowe znajdźki, nowi prze... Ojeju, to mogł znowu. Przyjdę tu później, a może jednak, a spróbuję... Nie.
dobra, koniec. Ze szturmowcami idzie lepiej, choć pojawia się nowy rodzaj przeciwnika, kibic z tarczą, którą można wyrwać i cisnąć za pomocą mocy. Czuję jednak, że brakuje mi nie tylko własnego szlifu, ale również umiejek, które dadzą mi dodatkowe szanse na pokonanie poczwary. Szukałem więc tyle, ile mogłem. W pewnym momencie trafiłem do tajemniczych ruin z zagadką środowiskową. Wiecie, trzeba przejść z jednego końca na drugi, ale nie, że tak prosto, tylko trzeba się bawić jakimiś kulami, przełącznikami i tak dalej, a na końcu czai się nagroda. To wyzwanie zajęło mi zdecydowanie najwięcej czasu. Głównie dlatego, że w momencie wykonywania tego wyzwania na YouTubie nie było jeszcze filmiku pod tytułem Star Wars Jedi Survivor 100% gameplay walkthrough, all secrets, all bosses, no damage, z zamkniętymi oczami. Takie filmy zazwyczaj pojawiają się 3 sekundy po premierze gry. I szybko okazało się, że Mogu to wcale nie jest żadna żaba z Bogano, a regularny przeciwnik, którego musiałem pokonać, żeby dostać się dalej. To będzie ciężkie. I rzeczywiście jest. Na początku wchodzę powoli w ten rytm i choć trochę to pokraczne, po którymś razie udaje mi się dziada pokonać. A jest jeszcze ten wredny ptaszor, nie? Tym razem się nie zaprzyjaźniam. To był moment, w którym stwierdziłem, dobra, idę ubić tego rancora. Bardziej gotowy już nie będę, bez względu na to, ile punktów umiejętności wpakuję w postać. Rancor i tak będzie stanowił dla mnie zagrożenie. A walka z nim wygląda w taki sposób. Stwór ma dużo punktów życia. Jego ataki mają zarówno krótki, jak i długi zasięg. Kilku nie da się zablokować, trzeba ich unikać. Większość to praktycznie natychmiastowa śmierć, bo nawet jeżeli pierwszy cios mnie nie zabije, tak drugi, który zaraz po nim następuje, już tak. Trzeba więc krążyć, unikać i blokować, ale również wykorzystywać okazję, by zadać ciosy. Decyduje się na pojedynczy miecz świetlny. W teorii dwoma mieczami zadałbym więcej obrażeń, ale chcę mieć również zasięg ciosów. Zaczynamy. Pierwsze 5 razy byłem zbyt niecierpliwy. Chciałem każdą serią zabrać Rancorowi jak najwięcej punktów życia, seria jednak trwała zbyt długo i potwór pacał mnie zawsze łapą. Okej, teraz idzie nieco lepiej. Wcześniej po każdej porażce miałem takie podejście, dobra, teraz go pokonam. To nastawienie na zwycięstwo strasznie mnie jednak rozpraszało, jest potwornie głupie. Po co się tak buzować? Zazwyczaj po cierpliwym starciu udaje mi się zabrać znaczną część jego punktów życia, potem następuje seria sromotnych porażek wywołanych niecierpliwością, chęcią pobicia poprzedniego wyniku, mówiłem, głupie i prowadzące do porażki. Powoli, parować, blokować, uskakiwać, nie dać się zjeść. Ej, nie wiesz, że jedzenie rycerzy Jedi powoduje zgagę? Tak w ogóle to miałem ostatnio zgagę i nie polecam. Miałem pierwszy raz w życiu zgagę. Masakra. Przestałem liczyć porażki, bo po co? Wolałem czerpać z nich naukę bez szarżowania. Czekać na otwarcie. Najwięcej ciosów można zadać, kiedy Rancor wykonuje próbę złapania i wszamania. Jeżeli uda nam się uniknąć tego ataku, można go przez tak 2 sekundy potłuc. Ej, nawet mnie to nie wkurza. Aż w końcu. Ostatnie starcie. O tym, że już po mnie pomyślałem na samym początku, kiedy Rancor zaatakował atakiem Amciu. Udało się go uniknąć. Potem cios łapą i dystans. Seria z pazurów zablokowana i szybki cios, ale bez przesady. Trzeba trzymać dystans. I kolejne Amciu, 3 szybkie ciosy i odskok, bo ścierwo już atakuje z pionchy. A to cios, który mnie zabija od razu. Potem fala mułu i łupnięcia. To również jest jeden strzał i po mnie. Te moje uskoki są niezgrabne, ale zabawa w gumisie wydaje mi się bezpieczniejsza. O, teraz się wkurzył, ale to nie za bardzo zmienia jego schemat ataku. Wykonuje teraz taki doskok, a potem cios na odlew. Łatwo tego uniknąć. I tak jak w porażkach widziałem rutynę, tak i tutaj w moim unikaniu ataków oraz blokowaniu, a w końcu dziabaniem Rancora, wpadłem w pewien rytm. Au! Kurde, przecież powiedziałem, że wpadłem w rytm. Rancor zaliczył trafienie. Drugiego trafienia nie będzie. Trzeciego trafienia nie będzie. Prawie mnie zabił. Jeszcze trochę i... Wygrałem!
No to możemy teraz podliczyć, ile było porażek. Nie jest tak źle moim zdaniem, chociaż jestem w 100% przekonany, że zaraz po premierze pod tym materiałem pojawią się komentarze typu a mi się udało za pierwszym razem, z zamkniętymi oczami, z ręką w kieszeni. Super, gratuluję ci, dostajesz medal i buziaka od Czubaka. Dobra, jeszcze sweet focia, Jedi Ocalały ma tryb fotograficzny. Proszę bardzo, stary na rybach, pięknie, jaki przystojny. Cal Kestis również niczego sobie. Czy wyniosłem z tego jakąś lekcję? Jest to potwierdzenie lekcji, którą wyniosłem z jednego z najlepszych filmów z sagi Gwiezdnych Wojen. Z tego jednego z najlepszych filmów z sagi Gwiezdnych Wojen pochodzi cytat, że najlepszą nauczycielką jest porażka. Dzisiaj musi być refleksyjnie. Dobra, koniec. A ten znowu się wczuł za mocno.